Dzień dobry, witam wszystkich. Ja nazywam się Krzysztof Woźnica i w dzisiejszym filmie instruktażowym przedstawię instalację tej oto kasety światłowodowej HD w wersji spawanej. Zapraszam do oglądania. W celu otworzenia naszej kasety musimy wykonać następujące operacje. Z tyłu kasety mamy taką zapadkę, którą wciskamy. Wieko się podnosi, podciągamy je do góry i wyciągamy. Widzimy teraz otwartą kasetę, która jest już w pełni wyposażona w pigtaile LC. Jest ich 24. Są one multimodowe na włóknie OM3. I pierwszym etapem instalacji będzie wyciągnięcie zapasu z organizera kasety. Na tym etapie dzielimy naszą wspólną wiązkę na dwie osobne. Pierwsza wiązka zawiera pigtaile od 1 do 12, a druga wiązka zawiera pigtaile od numeru 13 do numeru 24. Zrobiłem to ze względu na to, iż jeden holder, magazynek spawów, pomieści 12 osłonek. Z tego względu musimy zastosować dwa magazynki zapasu. Jeden znajduje się zaraz przy podstawie kasety, a drugi wpinamy nad pierwszy w ten oto sposób. Na pierwszej wiązce od 1 do 12 zaznaczamy miejsce stripowania bufora z włókien. A następnie przystępuje do stripowania. Pierwszą wiązkę mamy już ostripowaną z bufora. Przystępujemy do ucięcia kawałka taśmy izolacyjnej. Aby utrzymać włókna pigtailowe w jednej pozycji w kasecie. Z drugą wiązką włókien pigtailowych postępujemy w ten sam sposób co z pierwszą, czyli domierzamy, stripujemy i oklejamy taśmą, aby utrzymać włókna pigtailowe w jednej pozycji. Wszystkie pigtaile zostały już podzielone na dwie wiązki. Pierwsza wiązka zawiera od 1 do 12, a druga wiązka od 13 do 24. Przystępuję do zwinięcia zapasu pigtaila. Pierwszą dwunastkę do pierwszego holdera i drugą dwunastkę do drugiego holdera, który będzie się znajdował nad pierwszym, włożony w ten sposób. Przystępuję teraz do układania pierwszej wiązki od 1 do 12. Zwijam teraz drugą wiązkę. Tak przygotowana kaseta jest już gotowa do wprowadzenia kabla światłowodowego. Gdy zapas włókna pigtailowego jest już wprowadzony i domierzony do magazynku spawów, następnym elementem, który będziemy robić, jest to wprowadzenie kabla światłowodowego w to miejsce. Aby to uczynić, musimy wyciąć zaślepkę nożykiem, w ten sposób. A następnie wyłamujemy element. I tym sposobem mamy przygotowany otwór pod wprowadzenie kabla światłowodowego. Przed wprowadzeniem kabla światłowodowego należy usunąć zapas pigtaili z organizera zapasu, gdyż może on przeszkadzać przy portowaniu kabla. Gdy zapas pigtaili jest już poza kasetą, możemy przystąpić do włożenia opasek zaciskowych w te dwa otwory. Jedna opaska.
druga opaska. Przykładamy kabel do opasek, a następnie zaciskamy je. Kabel, jaki został użyty do tej prezentacji, jest to kabel 24-włóknowy. Następnie ścinam wystające elementy, paski. I tak przygotowany kabel światłowodowy domierzam do magazynka spawów. Pierwsza dwunastka idzie na dolny holder, a druga dwunastka będzie wchodziła na holder górny. W tym celu rozkładam włókna i dzielę je na dwie dwunastki. Kabel 24-włóknowy został już podzielony na dwie dwunastki. Pierwsza dwunastka ma ciągły kolor włókna, lecz druga dwunastka jest oznaczona, aby ją odróżnić od pierwszej, takimi czarnymi markerami. Stąd wiadomo, że mamy do czynienia z drugą dwunastką. W tym momencie zwinę pierwszą dwunastkę do pierwszego holdera w zapas. Docinam włókna, przymierzając do holdera. Z drugą dwunastką postępuję analogicznie, jednak będę domierzał do holdera numer 2. Na tym etapie nasza kaseta jest już gotowa do spawania. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do widzenia.